Kolejny dzień wielkiego motoryzacyjnego projektu serii daily vlogów motoryzacyjnych w programie High Five, czyli codziennie publikowanych materiałów w każdym mieście z innym samochodem. Dziś na trasie Szczecin i samochód potężny Audi RS6 o mocy 560 koni mechanicznych. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five! Ho, ho, ho. Merry Christmas! Jak strzela? Max, mógłbyś wejść za kółko i dodać gazu? To jeszcze pokażę widzom. O kurde. Ale mnie zakotłowało, zakopciło. Tak brzmi 4-litrowe V8. Samochód totalnie wygląda jak rodzinna furmanka. Kurczę, już się ubrudził, dopiero co go myłem. Masakra. Muszę w lato zacząć nagrywać takie serie. Zobaczmy, jaki jest bagażnik. Całkiem duży. Tutaj mamy te zestawy chromów, więc srebrne felgi razem w połączeniu z tymi chromami, chociaż to nie jest chrom, tylko po prostu srebrne, ze srebrnym dyfuzorem. Bardzo ciekawie to wygląda. Z tej perspektywy można to zauważyć najbardziej. Felgi 21. Oczywiście ceramiczne hamulce zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu mamy 21, tutaj też 21. Tu jeszcze większa tarcza, 40 cm tarcza. No i oczywiście, jak przystało na rodzinny samochód, można tutaj bezproblemowo zamontować bagażnik dachowy. Tutaj jasne wnętrze również z tyłu. O kurde, dużo miejsca. Mega dużo miejsca, człowiek się rozpływa. Powiem wam, to zaskoczenie. Wygodna kanapa, jeszcze bardziej wygodna. Cały dach jest odsłonięty, przeszklony, tak jak w sumie w mojej E-klasie. Podgrzewanie fotela. Nie no, luksus. No i teraz pokażę wam jeszcze od tyłu, jak wygląda przód. Całość wygląda następująco. Samochód jest generalnie już ubrudzony, mimo że byłem na myjni tym autem 20 minut temu, ale generalnie jak jest czyste, to ma piękny kolor, taki niebieski, ale taki świecący, perłowy niebieski. No i tutaj logo wypożyczalni Royal Rent. Bardzo dziękuję za udostępnienie auta. Chłopaki z Royal Rent specjalnie pofatygowali się do Szczecina, żeby podstawić mi auto z Gorzowa Wielkopolskiego, bo mają siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim. Zobaczcie, na prostych kołach, jak wygląda poszerzenie w tym samochodzie. Stąd widać to idealnie. Widzicie, jak odchodzi? Masakra! Z tyłu jest nieco mniejsze, ale też robi robotę. Poszerzenie. No i bydlak wygląda bardzo agresywnie. Na koniec ujęcia jeszcze pokażę wam z tyłu. 560 koni w 4-litrowym silniku TFSI. Od właściciela dowiedziałem się, że po 220 tysiącach kilometrów nadal nic nie było robione z tym silnikiem i dalej jeździ, więc silnik albo nie był w ogóle katowany, albo jest po prostu wytrzymały i odporny. Ustawiłem się specjalnie naprzeciwko kontenerów tyłem. Wiecie z jakiego powodu? Dokładnie wiecie. Dobra, przestań pikać! To Audi się zawsze, kurde, psuje albo pika, albo coś jest nie tak z tym Audi. Słuchajcie. Mijamy właśnie Szczecin Główny, dlatego pokażę wam, jak to wygląda wszystko z mojej perspektywy. Jasna kierownica, dwukolorowa. Tutaj, gdybyście nie pamiętali, czym jedziecie, no to wiecie, że jedziecie RS6. Łopatki, które są nieco za daleko, ponieważ muszę znaczną część moich palców zaangażować i wcisnąć w tę kierownicę, żeby je dosięgnąć. Fajnie, gdyby one były tutaj, a one są trochę dalej. Oprócz tego niewiele się tutaj dzieje z takich sportowych dodatków. Mamy tutaj zwykły miękki plastik na desce rozdzielczej. Tutaj mamy CarPlay, panel na płyty CD. Normalnie bez żadnego karbonu, po prostu skóra. Ta skóra jest bardzo miękka tu, na tej skórze. Siedząc w ogóle na tym fotelu, czuję się, jakbym siedział na kanapie przed telewizorem. Wiecie, taka typowa skórzana, jasna kanapa. Co ciekawe, w RS6 są masaże. Tutaj strzałką do dołu na tym pokrętełku i odpala nam się masaż. I teraz strzałkami wyłącz, fala i tak dalej. Podobno stretch jest najlepszy, więc
wciskamy maksymalny stretch. Coś tam działa na tych plecach, ale to nie jest tak, że po 20 minutach masażu czujesz, wychodzisz i czujesz się spełniony, że byłeś na masażu. Ciężko do samochodu włożyć masaż, który wymasujecie tak jak Tajka za godzinkę 160 zł, wiecie, no tak nie za bardzo. Samochód ma wysuwane nagłośnienie Bang & Olufsen. Sprawdźmy sobie, jak gra. Merry Christmas. Rodzinny, bezpieczny samochód. Tak, Ajza? Jak ci się podoba? Chodź do przodu, hop, hop, hop. Dźwięk wydechu przy redukcji, zredukujmy sobie. Coś tam strzela, fajnie strzela. Dziwnie jedzie ten samochód. Czy to żart jakiś? Boże! Boże! Jeszcze lusterko urwało. Nie no, to jakiś żart jest! Nie no, to jest jakiś żart. Co tu się odwaliło? To jest jakaś kpina, no! No kurwa, no kurwa, mówiłem, że Audi to gówno nie jazda jest, ja p***. Jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim, dojechaliśmy bezpiecznie. Już pierwsze piwko Kuba otworzył, operator. Audi wróciło na lawecie. Wszystko jest tak jak mówię, ja już jestem spokojny, bo na początku to się trząsłem i wręcz popłakałem się, głupio przyznać, ale no z emocji takich, z tego co mogło się stać, bo to wiecie, autostrada, prędkość autostradowa i opona mi buchła tak naprawdę, no i mogło się naprawdę źle to skończyć. Pytacie mnie o dwie rzeczy najważniejsze, czyli czy coś mi się stało, nic to już was zapewniłem, i czy cokolwiek zapłacę, nic totalnie nie zapłacę. Właściciel jechał za mną w moim Mercedesie i był, wyszedł od razu z auta i zobaczył, że kurde, masakra, nic ci nie jest. I potem dopiero samochód i mówił, że nic, totalnie się nie bój, ja wiem. To są samochody sportowe i mają dużą moc i opony przy takich samochodach mogą takie rzeczy się w takich autach stać po prostu. I to jest opona z takim systemem run flat, jak to było? Run flat. Przy autostradowej prędkości ta opona pozwoli ci wprowadzić samochód spokojnie. Nie to, że on gdzieś ucieknie na prawo, na lewo, barierkę, to spokojnie możesz się nią zatrzymać. Minus tej opony jest taki, że usztywnione boki uszkodzą samochód, jak się rozerwie ta opona, dostanie lusterko, dostanie próg, dostanie chłodnica, reszta elementów cały na wkole, wszystko się roztrzaska. Wszystko się roztrzaskało, lusterko to wybuchło. Kierowca jest cały. No, bardzo trzęsło tą kierownicą na samym początku, ale opanowałem to i jak znajomi mi piszą, to dobrze, że nie dachowałem i tak dalej. No i tyle, no, opona jak opona, auto, tak jak właściwie powiedział, auto jak auto, ważne, że tobie nic nie jest. No i w zasadzie tyle. A już jutro u tego samego właściciela wypożyczalni odbieram Dodge Challengera Hellcata o mocy 700, ponad 700 koni i dostał nowe opony do zdarcia. Więc wiecie, będzie siwo na mieście w Gorzowie Wielkopolskim, więc już jutro oglądajcie, co się będzie działo. Już jutro następny odcinek. Czekoladka adwentowa dzisiaj zjedzona przeze mnie. Można powiedzieć, że smakuje trochę gorzko. Także dzięki za uwagę, pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!